Cześć, witam Was na moim kanale. To jest najbardziej ekscytujący odcinek, bo dzisiaj robimy unboxing paczki. Danych Wam nie będę pokazywał. Unboxing paczki i w niej jest Dumbledore, figurka, na którą najbardziej czekam. Dlatego mam nożyczki i jedziemy z odpakowywaniem. Czekałem na tą figurkę chyba 3 dni. Dostawa była szybka, ona była właśnie z Polski, ta figurka, więc nie było właśnie trzeba jakoś mega długo czekać. Zobaczymy, czy jest jakiś list, bo ja kiedy wysyłam paczkę poza granicę, często daję list właśnie w tym języku, że na przykład pozdrawiam z Polski. Dobra, odpakowujemy to. Wy zobaczycie pierwsi, co to jest. Znaczy, no mam nadzieję, że to jest Dumbledore. Prawie się do tego dokopałem. Trzeba to. Rękoma. Trzeba. Ała! Boże święty, jak zwykle. Tutaj nam zostały. O! No chyba to jest z tej strony, bo to się tu czuję. Dobra, zobaczcie piersi. Uwaga! O nie, tutaj trzeba jeszcze coś odpakować. Boże święty. O, to jest w folii bąbelkowej, dobra. I czy tam jest Dumbledore? Dobra, ja nic nie widzę teraz. Gdzie tu jest to otwarcie? A tutaj? Dobra, czuję chyba Dumbledora. Czy to jest Dumbledore? Dobra, otwieram oczy. Tak, to jest Dumbledore! Boże święty, moja najukochańsza figurka, Boże. Najbardziej mi się podoba właśnie ta figurka. Ona jest tak wykonana i ona jest podobno najbardziej rzadka. Idziemy ją postawić do mojej kolekcji. Tutaj jest moja cała kolekcja figurek Harry Potter. Hermionę dostałem od mojej koleżanki Gabrysi, która ma też kanał. Wpadajcie na jej kanał, nazywa się Gaba Kmicik. Tutaj mam Sewillę od mojej drugiej koleżanki. Pozdrowienia Roxy. A teraz będziemy ustawić Dumbledora na półce. Gdzie go postawić? Może tu? Chyba tu go postawię. Tak się prezentuje w ogóle moja... Boże święty. Akurat zrobiła nam się miejsce. Dobra, myślę, że tutaj Dumbledora postawimy. O, Boże święty, ja zaraz stąd spadnę. Ja muszę podnieść... No i jeszcze tak, wszystko spadnie. Jeszcze muszę podnieść sobie Hermionę. Trochę zabawy z tym było, ale już wracam. Dumbledore już jest postawiony. Przy okazji sobie poprawię moją kolekcję, bo była nierówno chyba. Tutaj, o, proszę. Dumbledora teraz. Przesuń się trochę, Luna. O, tutaj, tak. Tutaj będzie stało całe Golden Trio. Boże święty, ja stąd zaraz spadnę! A, i tak w ogóle Lunę mam od mojej koleżanki Oliwii. Pozdrawiam cię, Oliwia. Też mojej koleżanki z klasy. Dlatego mam 3 figurki od moich koleżanek. Dlatego w klasie u nas jest szczęśliwie. Jest bardzo fajnie. Często właśnie wymieniamy się tymi figurami. Tak się prezentuje moja cała kolekcja. A my widzimy się już w następnym filmiku, gdzie będziemy, mam nadzieję, rozpakowywać Malfoya. I kto wie, może dostaniemy Shawshank też od mojej koleżanki, od której dostałem Sewillę. Kto zgadnie, jaka to koleżanka, będę go lubił. Przynajmniej mam taką nadzieję. A kto nie zgadnie, no to po prostu nic się nie dzieje. Ale przypominam, że ta koleżanka to Roxana. I może, kto wie, dostaniemy od niej show, ale żąda ode mnie 2 figurek. Dlatego, no nie wiem. Ale ja kończę ten filmik i się z wami żegnam.